Dzień dobry Państwu. Dzisiaj coś pysznego. Wygląda sobie, ale smakuje nadzwyczajnie. To jest mus z gęsich wątróbek. Robię go tak, że gęsie wątróbki obsmażam na masełku najpierw. Potem na tej samej patelni na masełku rzucam jabłuszka. Podduszam, dodaję cebulę, która jest robiona na drugiej patelni, też na maśle. Wrzucam ją do tej wątróbki. Razem się to dusi cudownie, jak tylko nie może być przesmażone. Potem zabieramy to, wkładamy do miksera. Zaczynamy mielić, miksować. I dolewam do tego koniak. Musi być pierwszej gildy. Martel albo Rémy Martin. To się miksuje z tym koniakiem, tak żeby było. Potem wkładam do lodówki po wyjęciu z tego miksera, żeby to zastygło. No i jest. Podaję do tego żurawinę. Na Kaszubach robią żurawinę, a z kolei wątróbkę na Kujawach. Więc i tak Państwu zapakowałem w słoje w sukmanach kujawskiej i kaszubskiej. Żurawina w kaszubskiej, wątróbka w kujawskiej, jedno na drugim, taki pakiet wysyłamy w delikatesach do Państwa. Natomiast ja tak opowiadam, a nie spróbowałem jeszcze tego, bo to należało, więc przykrajam bułkę moją u nas robioną, cudowną, a to Ula, a to Pan Józef robią te wspaniałe bułki. Biorę tę wątróbkę gęsią, żurawinę. Jak ja oglądałem filmy takie kulinarne, to nie zapomnę właśnie, że to nakładają, potem próbują. Mówią, wspaniałe się. Trochę jest zawracanie głowy w tym, ale zobaczymy, jak to w tym wypadku wygląda. I nie będę udawał. Dobre to dobre, niedobre to. Strasznie trudno jest to robić, bo jak się spróbuje, to co mam Państwu powiedzieć? No, wspaniałe. No, wspaniałe naprawdę. Ja myślę, że nie wyobrażam sobie, żebyście Państwo nie mieli tej przyjemności, więc proszę zamawiać. I to nie jest opowieść sprzedawcy do kupców, tylko całe życie dzieliłem się z moimi gośćmi czymś najlepszym. No to jest to coś najlepszego. Miłego jedzenia.